Szanowni Państwo, witamy serdecznie na spotkaniu z panem Damianem Małeckim, autorem książki Droga do Zwycięstwa, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Ponieważ w dzisiejszych czasach odradza się bardzo wyraźnie pamięć i mit o żołnierzach wyklętych, którzy chwalebnie polegli za ojczyznę w czasie tak zwanej drugiej konspiracji, młodzież wychodzi na ulicę, skanduje cześć i chwała bohaterom, podkreśla zasługi i właśnie poświęcenie młodego pokolenia, które w walce w lasach i w małych miejscowościach podejmowało się walki z sowieckim najeźdźcą. A zapomina się o całych pokoleniach młodych ludzi, którzy walkę tę postrzegali zupełnie inaczej. Kiedy pan Damian Małecki zgłaszał się do nas z propozycją wydania książki, niósł na sztandarze swojej pasji coś zupełnie innego. Coś, czego nie widzimy dzisiaj w tych marszach młodzieży. Niósł ze sobą ideę zwyciężania poprzez długą, żmudną, ale również prowadzoną z rozmachem organizację. Organizację, która miałaby zasięg w małych miejscowościach i wielkich miastach, wśród robotników, wśród ludzi wykształconych, a która by poprzez etos, dyscyplinę i hart ducha rozwijała naród polski zupełnie innymi drogami niż to, co dzisiaj się czci i chwali. Także chciałbym, aby pan Damian Małecki spróbował i tym razem zaszczepić wśród widzów i wśród naszych gości tę ideę, która dzisiaj tak łatwo się przebić nie może. Ideę organizacji. Zapraszam. Dziękuję panu za tak znakomite przedstawienie. Na wstępie może powiem kilka słów na temat samego, czy też współczesnego Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, o którego działalności każdy może przeczytać na portalu sokole.pl, którego jestem redaktorem naczelnym. Tam każdy znajdzie informacje na temat ponad 50 działających obecnie naszych stowarzyszeń. Sam jestem jednym z założycieli, współzałożycieli Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, które działa w Lesznie. I to było na tyle. W tej chwili przejdziemy może do prezentacji. Opowiem może nie tyle o samej książce, co o ruchu Sokolim, który przez pokolenia kształtował ludzi do walki o niepodległą Polskę. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, pierwsze towarzystwo powstało we Lwowie, nosiło nazwę Sokół Macierz. Co bardzo ciekawe, to ci ludzie, którzy zakładali pierwszego polskiego Sokoła, swoją inspirację czerpali od Czechów, którzy swojego Sokoła założyli kilka lat wcześniej. I proszę zwrócić uwagę, o prawej stronie mamy obraz Artura Rodgera, pożegnanie powstańca. Nie wiem, czy tutaj będzie wyraźnie widać, ale jest tutaj ta czapka. Ona powinna być bardzo podobna do tej, którą nosi ten powstaniec. No tutaj założyciele Sokoła, te mundury są w jakiejś części wzorowane właśnie na obrazach Rodgera. Założycielami Sokoła byli, co warte podkreślenia, miejscowi patrioci, ale także byli powstańcy styczniowi. Nie wszyscy Polacy po klęsce powstania styczniowego uznali, że jest to koniec walki, że przegraliśmy ostatecznie niepodległość. Znalazła się grupa osób, która postanowiła o tę niepodległość walczyć dalej. No i to były osoby, które założyły Towarzystwo Gimnastyczne Sokół we Lwowie. Wśród nich, tak jak mówiłem, byli powstańcy styczniowi, byli kupcy, była inteligencja, byli ludzie zamożni, wpływowi, byli też studenci, była młodzież, byli robotnicy. Nie brakowało absolutnie nikogo, ponieważ od samego początku Towarzystwo Gimnastyczne Sokół było organizacją demokratyczną, w której każdy mógł brać udział, organizować się, uczestniczyć. Domeną Sokoła oczywiście zawsze pozostawała gimnastyka, która miała pozostać swego rodzaju, dzisiaj powiedzielibyśmy, przykrywką, która spowoduje, że nieprzychylne Polakom środowiska, też państwa, zaborcy, nie zorientują się, czym rzeczywiście Towarzystwo Gimnastyczne Sokół jest. Myślę, że na chichot historii zakrawa to, że jednak też część historyków polskich chyba uległa tego typu narracji, ponieważ nie zauważyła, że ta wspaniała organizacja, która odniosła tyle sukcesów, w ogóle istniała. Myślę, że wszyscy
historycy bagatelizowali tę organizację, ponieważ na szyldzie ona niosła tę nazwę Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Tak? Co gimnastyka może mieć wspólnego z prawem staronarodową? No jak się okazuje, bardzo wiele. Poza tym historycy sportu też bardzo często podkreślają, że Sokół był pierwszą organizacją sportową, czyli też od tego okresu, czyli od roku powstania 1867, rozpoczął się w Polsce sport. Że za kilka lat będziemy obchodzić nie tylko 150-lecie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ale również początek polskiego sportu. Jako ciekawostkę dodam, że komuniści stulecie polskiego sportu obchodzili w roku 1967. Oczywiście odwoływali się tym samym do idei Sokoła, którą sami wcześniej zlikwidowali. Tutaj widzicie Państwo działaczy Sokoła Leszczyńskiego, jak poniżej napisano, około roku 1904. No właśnie w ten sposób, te lasy, łąki, pola, to właśnie tam ci pierwsi działacze Sokoła ćwiczyli, poza tym wzrokiem zaborcy, poza wzrokiem tych ludzi, którzy mogli działać przeciwko polskiej sprawie narodowej. Symbolem Sokoła oczywiście pozostaje sokół z ciężarkami lub hantlami, jak to woli, w locie. Oczywiście Sokola Czamara, którą tutaj Państwo widzicie, również mam na sobie. Te symbole są współcześnie również wykorzystywane. Myślę, że to jest chyba jedna z najważniejszych kwestii, która łączy tego Sokoła, który istniał dawniej, a który działa obecnie, ponieważ forma działalności bardzo się zmieniła. Obecnie wiadomo, że to już jest coś zupełnie innego. No, współcześnie kładziemy nacisk na przykład na sporty ruchowe. Są to na przykład paintball na przykład, czy też sport tak jak kręgle. Chodzi o wszechstronny rozwój członka, ale też to, co będzie atrakcyjne dla ludzi. I współcześnie Sokół nastawia się na tego rodzaju usportowienie. Natomiast dawniej to oczywiście była przede wszystkim gimnastyka. Te symbole to jednak jest ten stały element, który pozostał. Ten Sokół, ten symbol, te hankle, to jest to, co łączy tą ideę sprzed 150 lat z obecnie działającymi członkami Sokoła. Naczelnym hasłem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół no, nie mogło być nic innego, jak tylko w zdrowym ciele, zdrowy duch. I z tą częścią też łączy się bardzo ważna data. Tak jak pierwszy mecz i pierwsza bramka, która została rozegrana 14 lipca 1894 roku w Lwowie. Mecz miał miejsce podczas państwowej wystawy, poprzedniej wystawy krajowej w Lwowie. To była zresztą bardzo częsta praktyka, ponieważ Sokoli starali się wykorzystywać imprezy, które w różnym okresie miały miejsce, po to, żeby przy okazji prezentować siebie, swój dorobek, swoje osiągnięcia, swoich zawodników, swoich działaczy. Na przykład w Lesznie tutaj bardzo, bardzo jest konkretny przykład, ponieważ Sokół Leszczyński, założony w roku 1902, o którym piszę w książce, został zlikwidowany do roku 1905. No i tam też działacze nie spoczęli na laurach. Tutaj nikt nie twierdzi, że to jest koniec walki narodowej. Pomimo tego, że w Lesznie mieszkało 90% Niemców, znaleziono sposób, żeby tą działalność polską kontynuować. To był klub sportowy Polonia Leszno. Ten klub jest dzisiaj bardzo popularny. Nie ma mieszkańca Leszna, który chyba by tego klubu nie znał. Był założony w roku 1912. Zakładali go oczywiście dawni działacze, między innymi dawni działacze leszczyńskiego Sokoła. Na zdjęciu o prawej stronie widoczny strzelec pierwszej historycznej bramki, Włodzimierz Chomicki, uczeń gimnazjum w Lwowie. Kilka lat po wojnie zostały dane jego wspomnienia w książce Rudolfa Wacka, do przeczytania, której gorąco zachęcam. Na obecnej mapie widzimy rozwój Sokoła. Oczywiście w pierwszym okresie Sokół najprężniej rozwijał się w Galicji. Polacy uzyskali pewną autonomię, zresztą wszystkie narody uzyskały pewną autonomię, możliwość zrzeszania się, zakładania stowarzyszeń. Stąd ten rozwój oczywiście objął Stanisławów, Kraków, w którym się obecnie znajdujemy, ale także inne miejscowości. Następnie Sokół bardzo szybko pozyskał środowiska polskie na emigrację, tak jak w Berlinie. No, dla Niemców to musiało stanowić jednak olbrzymie zaskoczenie, że tutaj stolica Niemczyzny, tak, tego środka, który walczy z Polską, polskością, Polakami, nagle tutaj pojawia się silna organizacja. Początkowo bardzo słabo tam działo zaledwie jedno stowarzyszenie, które potem zaszczepiało tą ideę w okolicznych miejscowościach, no ale wkrótce zaczęły powstać całe okręgi, a nawet dzielnice, które zrzeszały się, organizowały na terenie Niemiec, Berlina, ale też zaboru pruskiego. Ta organizacja naprawdę w tym okresie działa bardzo prężnie i to myślę, że w dużej mierze Niemców zaskoczyło, którzy nie byli przygotowani na tego typu działalność na tym właśnie terenie. Oprócz Berlina Sokół oczywiście przedostaje się również dalej, to jest także Paryż, to jest także
Bębia, Liszt, pierwsze gniazdo, które zostało tam założone, ale wkrótce sokoli docierają również do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie zaczynają odgrywać bardzo istotną rolę. Co bardzo charakterystyczne, w organizacji sokoła w Stanach, Kanadzie, Ameryce ogólnie włączyło się bardzo wielu dawnych powstańców styczniowych. No to była właściwie reguła, że dawni powstańcy wchodzili w skład powstających nowych stowarzyszeń. Przejdźmy teraz do Zlotu Kurwackiego. To jest impreza, która moim zdaniem wywarła olbrzymi wpływ na środowiska polskie, na naród polski, na te kilka lat przed wybuchem I wojny światowej. To jest impreza, która dodała pewnego animuszu, pewnej energii wszystkim działaniom polskim. To był Zlot Grunwaldzki oczywiście, zorganizowany z okazji 500. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. To zresztą bardzo charakterystyczne, bo wszystkie imprezy sokoła odbywały się w rocznicę tych wielkich zwycięstw. To jest chyba jedna z nielicznych, jesteśmy chyba jedną z nielicznych organizacji polskich, która prawie wyłącznie świętuje polskie zwycięstwa i podkreśla ich charakter. Także nie mogło być inaczej, jak w roku 1910, przy okazji tej 500. rocznicy, jak zorganizowanie tej wielkiej imprezy, tych wielkich obchodów w Krakowie. Obchody trwały oficjalnie 3 dni, a nieoficjalnie 5 dni. To naprawdę była bardzo duża impreza, która przyciągnęła kilkadziesiąt tysięcy Polaków z całego świata. Byli Polacy, przyjechali ze Stanów, z Gruzji, właściwie ze wszystkich ziem polskich. To byli posłowie i z Wiednia, i z Petersburga. To naprawdę byli posłowie, no właściwie z każdego zakątka, wszyscy Polacy, właściwie z każdego zakątka Europy i świata. Był to w tym czasie, do tego czasu oczywiście był to największy z Polska polskiego, podczas którego prezentowano dorobek ruchu sokolego, ale także z tym wydarzeniem związana jest rota Marii Konopnickiej i pomnik Grunwaldzki, który stoi na placu Matejki w Krakowie, o czym za chwilę powiem więcej. Obchody, tak jak mówiłem, oficjalnie rozpoczęły się w piątek 15 lipca. Był to pierwszy dzień obchodów grunwaldzkich. Natomiast już wcześniej, dzień wcześniej, czwartek, ale także dzień później już po obchodach, czyli w poniedziałek, odbywały się okazjonalne wycieczki, okazjonalne spotkania, imprezy okolicznościowe, ale wracając do tego pierwszego dnia. 15 lipca odsłonięto pomnik grunwaldzki. Na tym zdjęciu Państwo widzicie plac Matejki, w którym zgromadziły się tłumy ludzi. Za chwilę ma nastąpić odsłonięcie pomnika Jagiełły na koniu. W tym wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele naprawdę wielu gniazd, ale też Polacy, ale których oczywiście częściej byli Słoweńcy, Węgrzy, Bułgarzy, Francuzi, Chorwaci. Nie zabrakło tak wybitnych postaci jak Korfanty, Sejda, Brejski, ale również, co bardzo istotne, był sam fundator pomnika, Ignacy Jan Paderewski. Zresztą on sam później podkreśla w swoich wspomnieniach, że moment, w którym jego udziału w tym wielkim wydarzeniu, jakim był Zlot Grunwaldzki, był dla niego przełomowy. On od tego okresu rozpoczął swoją działalność publiczną. Zresztą sam Paderewski był silnie związany z ruchem sokolim, jak również Korfanty, czy też inni działacze, ponieważ został później honorowym członkiem sokolstwa polskiego w Ameryce. Ale idźmy dalej. W sobotę 16 lipca, był to dzień drugi. Oczywiście możecie Państwo obserwować ćwiczenia gimnastyczne. W oddali widoczna brama wejściowa do specjalnie budowanego na ten czas boiska, która znajdowała się na Błoniach krakowskich. Można zobaczyć tysiące ćwiczących sokołów. To był, sobie Państwo wyobraźcie, to był rok 1910. W tym okresie nie było Polski. Ci ludzie nie mogli oczekiwać żadnego wsparcia państwowego dla organizacji imprezy, dla wybudowania tych trybun, dla zakupu biletów, opłacenia przyjazdu, zakwaterowania i tak dalej. Pomimo to ta wielka impreza sokola przyciągnęła dziesiątki tysięcy rodaków z całego świata. Poniżej mamy widoczną już musztrę, która odbywała się wieczorem. To są szyki umundurowanych sokołów z karabinami. I to właśnie te ćwiczenia najbardziej wpłynęły na świadomość ludzi. Ja myślę, że gdyby Polacy dzisiaj chcieli zorganizować równie duże obchody zwycięstwa pod Grunwaldem, czy też innych zwycięstw, to mieliby olbrzymie trudności, pomimo tego, że posiadalibyśmy wsparcie państwa, organizacji też innych, to mamy zupełnie inną w tej chwili sytuację. Natomiast trzeba oddać prawdę, że rzeczywiście tutaj władze miejskie Krakowa imprezę wsparły na tyle, ile mogły. Ale mimo to główny ciężar organizacji spoczywał na członkach sokoła,
na ludziach zaangażowanych, na politykach, na innych organizacjach. Co ciekawe, to przy okazji tej imprezy, czy do tej imprezy, nie przygotowywał się sam Sokół czy same władze miejskie, ale to również byli aktorzy, którzy przygotowywali przedstawienia teatralne. To byli muzycy, to byli dziennikarze, to był nawet kler, nawet miejscowa mniejszość żydowska świętowała obchody specjalnym nabożeństwem, obchody 500. rocznicy zwycięstwa pod Grunwaldem. Także zaangażowało się to nawet nie cały naród, ale całe społeczeństwo krakowskie w organizację tych imprez. Kulminacyjnym momentem obchodów była oczywiście niedziela, 17 lipca, która rozpoczęła się uroczystą mszą polową, którą prowadził ksiądz biskup Władysław Bandurski. Po jego kazaniu przyszedł pochód na Wawel, w którym, jak się ocenia, różni historycy oceniają oczywiście, ale to było od 40 do nawet 150 tysięcy uczestników. Fakt jest na pewno taki, że te rzesze ludzi, które zgromadziły się wtedy na Błoniach, przez około 1,5-2 godziny wychodziły z Błoń Krakowskich w stronę Wawelu. Co ciekawe, w pochodzie uczestniczyli przedstawiciele Rady Miasta Krakowa, Lwowa, oddziały konne, chłopi w barwnych strojach ludowych, inteligencja w kontuszach, kolejarze, nauczyciele, górale tatrzańscy, straż pożarna, oddziały konne Sokoła wraz z 10 tysiącami druków, drużyny Bartoszowe, ale także bracia Kurkowi, a nawet weterani Powstania Styczniowego. Co też jeszcze ciekawsze, w pochodzie brał udział nawet Ignacy Daszyński, który maszerował na czele swojej partii socjalistycznej galicyjskiej. Sokół to oczywiście nie tylko takie wielkie wydarzenia jak Zot Grunwaldzki, który odegrał znakomitą rolę, ale to także harcerstwo. Obie imprezy, czy impreza zlot sokolstwa z okazji rocznicy Grunwaldu może nie łączy się na pierwszy rzut oka z harcerstwem, ale to też nie jest prawda, ponieważ to właśnie podczas tego zlotu po raz pierwszy publicznie mówiono o harcerstwie. Wyzwano do tego, aby korzystać z tych wzorów, które Baden-Powell pokazał, żeby zaszczepić je na gruncie polskim, nadać im polski charakter i wykorzystać dla sprawy narodowej. I tak, dzięki Sokołowi, którego Andrzej Małkowski swoją inspiracją, swoim zaangażowaniem namówił do tej idei, porwał działaczy Sokoła, udało się zorganizować naczelną komendę skautową, która następnie przymianowała się na związkowe naczelnictwo skautowe. Nie odbyłoby się to, tak szybki rozwój. Też niewiele osób sobie dzisiaj zdaje sprawę z tego, że harcerstwo, które powstało kilka lat przed wybuchem I wojny światowej, nie byłoby w stanie tak szybko się rozwinąć. Nie miałoby takiej możliwości. Gdyby nie wsparcie finansowe, instruktorzy, gdyby nie te boiska, te sokolnie, te budynki, w których udało się te wszystkie kursy przeprowadzać. Zresztą to też dzisiaj bardzo dużą wagę przykłada się do tych organizacji jak Zarzewie, Eleuzis, Eleuteria, które miały odegrać dużą rolę, tak, porównywalną z Sokołem. To nic bardziej mylnego. To jednak Sokół to była ta organizacja, która posiadała zasoby finansowe, która posiadała ludzi zaangażowanych, przede wszystkim oddanych sprawie. I to dzięki Sokołowi, tym zlotom Sokoli, podczas których dodatkowo, tak jak gdyby dodatkowo organizowano zloty harcerskie, zloty instruktażowe, które szkolono instruktorów harcerskich, to harcerstwo na pewno w ten sposób by się nie rozwinęło. To po prostu nie jest to możliwe. Warto tylko tyle dodać, że Andrzej Małkowski w okresie, w którym rozpoczął działalność w harcerstwie, w którym harcerstwo powstawało, był człowiekiem młodym, który nie posiadał żadnych realnych możliwości. Takie możliwości posiadało natomiast Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. No i pierwszym naczelnikiem harcerstwa był dr Kazimierz Wyrzykowski, który był równocześnie przez cały czas naczelnikiem Sokoła. Także to było takie zjednoczenie, natomiast do roku 1914, no trzeba tutaj oddać też, że harcerstwo formalnie podlegało Sokołowi. Ten proces oddzielania się harcerstwa od Sokoła nastąpił w okresie I wojny światowej, a w roku 1918 powstał Związek Harcerstwa Polskiego już jako oddzielna, niezależna organizacja. To i Sokół, oprócz tego też trzeba dodać, że sfinansował czasopismo Scout, co bardzo istotne, opłacił studia Małkowskiego w Londynie, gdzie ten miał się zapoznać dodatkowo też z ideą scoutingu. Także tutaj, no to mówię, rola Sokoła jest, jeżeli chodzi o rozwój harcerstwa, nie do przecenienia.
ale Sopót także powstanie wielkopolskie i powstania śląskie. Nie ulega wątpliwości, że Towarzystwo Gimnastyczne Sopół to była jedna z najprężniej działających organizacji na terenie zaboru pruskiego, która posiadała rozbudowane struktury. Poza tym trzeba oddać też, że była to chyba jedyna organizacja, czy jedna z nielicznych organizacji w zaborze pruskim, która posiadała struktury paramilitarne, gotowe do podjęcia jakiejkolwiek walki. Stąd Sokoli w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego, które przypomnijmy wybuchło 27 grudnia roku 1918, Sokoli byli tym głównym motorem działań przez te pierwsze kilka dni. Nie było żadnej innej biorącej siły. Sokoli oczywiście wtedy służyli przede wszystkim Straży Ludowej, która wcześniej nazywała się Strażą Obywatelską, później została przemianowana, ale ta Straż Ludowa, kierowana przez ludzi Sokoła, ludzi, którzy wcześniej organizowali te gniazda Sokole, prowadziła przez te pierwsze kilka dni działania. No zdarzało się też, że poszczególne gniazda na przykład przejmowały kontrolę nad daną miejscowością, nad częścią, jakąś dzielnicą i od tego właściwie wszystko się zaczynało. Poza tym Strażą Ludową, którą też niektórzy mogą mówić, że to nie jest, czy tam mogą zarzucać, że to nie jest stricte Sokoła organizacja, ale to mimo wszystko komendantem głównym tej Straży Ludowej był Julian Bolesław Lange, który był również działaczem Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Powiem szczerze, byłem bardzo rozczarowany, kiedy pojechałem do Muzeum Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu i nie zobaczyłem żadnej wzmianki o Julianie Bolesławie Lange. To było dość zaskakujące, ponieważ wiele się mówiło o polskiej organizacji wojskowej, duża część wystawy była poświęcona Józefowi Piłsudskiemu, ale Józef Piłsudski z Powstaniem Wielkopolskim nie miał kompletnie nic wspólnego i to jest dość porażające. Także ludzie, którzy rzeczywiście przygotowali się do tego zrywu, którzy go przeprowadzili, zwyciężyli, nie są w tym wypadku w ogóle uhonorowani w żaden możliwy sposób. I co charakterystyczne, nawet pierwszym poległym powstańcem, który zginął w Powstaniu Wielkopolskim, był Franciszek Ratajczak. Zresztą oboje, Franciszek Ratajczak i Julian Lange, działali przed Powstaniem Wielkopolskim na zachodzie, w Niemczech, w centralnych terenach Niemiec. Franciszek Ratajczak działał w Gwiazdę Wannę, Westfalii, tak, to już właściwie zachód Niemiec, natomiast Julian Bolesław Lange był jednym z czołowych działaczy Sokoła Berlińskiego. Że to byli ludzie, którzy dużą część swojego życia spędzili na obczyźnie. Podobnie sytuacja przedstawia się na Śląsku. Ja nie wiem, czy Państwo zwróciliście kiedykolwiek uwagę, ale jak są prezentowane nagrobki dawnych powstańców wielkopolskich i powstańców śląskich. Tam bardzo często na nagrobku jest napis: Powstaniec Wielkopolski, Powstaniec Śląski i Powstanie Śląskie. Nie wiem dlaczego, też nie zdaję sobie pytania, dlaczego tak się działo. Działo się to dlatego, że Sokoli, uczestnicy Powstania Wielkopolskiego, po zakończeniu tego zrywu, przenosili się przy pomocy Juliana Bolesława Lange, który tą akcją kierował, na tereny Śląska, gdzie organizowano kolejne towarzystwa, gdzie organizowały się okręgi Sokole. One istniały właściwie na terenie całego obszaru plebiscytowego. To była akcja zaplanowana i bardzo skutecznie realizowana. Poza tym pierwsze powstanie śląskie, które wybuchło, ono wybuchło w obszarach i utrzymywało się w obszarach, gdzie najprężniej działało Sokół. Początkowo tylko tamte powstanie działało. O tym też mówią badania innych historyków. Ja mam nadzieję, że w przyszłości historycy śląscy będą o tym mówili coraz częściej. Poza tym, jak za chwilę się okaże, Polacy mieszkający na Śląsku należeli do tych Polaków, którzy byli najbardziej zahartowani, którzy potrafili najwięcej poświęcić, którzy byli najbardziej zaangażowani w sprawę narodową. Ale o tym może za chwilę. Do Sokoła na Śląsku należał Wojciech Korfanty, który był jednym z czołowych działaczy Sokoła. Zresztą nie wiem, czy Państwo widzieli pogrzebu Korfantego. Ostatnie sceny pokazują, jak jego trumna jest odprowadzana w asyście honorowej Sokoła, w takich właśnie mundurach. To jest dość charakterystyczne. Wojciech Korfanty był jednym z tych czołowych działaczy. Śląscy duchowie Błękitnej Armii, o tym powiemy za chwilę. Natomiast jeszcze wracając do podziału Śląsku, który nastąpił po trzecim powstaniu śląskim, mimo wszystko w szeregach Sokoli zapanowało olbrzymie przygnębienie, że nie wszystkie tereny, na których oni działali, dostały się w ręce polskie.
Ci ludzie nie mieli żadnych wątpliwości, po której stronie walczą. Dzisiaj się tworzy teorię, która mówi o tym, że powstańcy śląscy mieli jakieś dylematy, że nie wiedzieli, po której stronie walczą. Nic bardziej mylnego. To byli ludzie naprawdę głęboko świadomi. Oni doskonale wiedzieli, że walczą o interes narodowy Polski, a nie żaden inny. Oj. Nie wiem, czy tutaj zobaczymy film, na którym widać... To był film, który przedstawiał 60-lecie Sokoła Lwowskiego. Ja proponuję zwrócić uwagę na te tłumy, które towarzyszyły przemarszom Sokoła. To były naprawdę setki, tysiące ludzi, którzy oddawali cześć, hołd. To była zresztą organizacja, która miała pewien posłów w społeczeństwie polskim w okresie zaboru. Poza tym te mundury, które nosili i noszą członkowie Sokoła, one przypominały o tym Wojsku Polskim, którego nie ma, a które kiedyś istniało, tak? A które kiedyś może wrócić. Stąd też taki Sokół, czy Sokoli, którzy działają na terenie państwa niemieckiego, zaboru pruskiego, no, wzbudzali olbrzymią nienawiść Niemców, którzy po prostu zdawali sobie z tego doskonale sprawę, że to podnosi ducha polskiego tego rodzaju manifestacja. I Błękitna Armia. No, chyba najwspanialsza historia, która mam nadzieję, że doczeka się kiedyś filmu fabularnego, który pokaże tą wspaniałą historię. To jest armia, która powstała dekretem prezydenta Francji w roku 1917. Do tej armii ściągali ochotnicy z całego świata. Tutaj warto dodać, że przez pierwsze kilka miesięcy, kiedy ta armia została formalnie powołana, tych ochotników praktycznie nie było. Sprawę uratowała Polonia Amerykańska i Sokoli, którzy organizowali tam pobór do wojska, szkoli ochotników. Właściwie oni byli też szkoleni na terenie Kanady i stamtąd byli transportowani do Francji. To była najbardziej bitna i najlepiej uzbrojona i wyszkolona jednostka polska w okresie wojny polsko-bolszewickiej. Oficjalnie mówi się, że to było 70 tysięcy żołnierzy, w tym 20 tysięcy ochotników z USA, Kanady, Brazylii, ale to byli także ochotnicy naprawdę najróżniejszych rejonów świata, nawet z takich rejonów jak Chiny, gdzie również w polskich kolonii w Harbinie istniało Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Sokoli działali właściwie w każdym zakątku Europy, także nie brakowało ochotników z Grecji, z Rosji, Włoch, z Anglii, nie brakowało ochotników z innych państw Ameryki Południowej, nie brakowało nawet ochotników z Australii. Można powiedzieć, że to był okres, w którym Polacy z całego świata zmierzali po to, aby wziąć udział w walkach o odzyskanie niepodległości. No i to było czynione w sposób naprawdę przemyślany. Ci ludzie wcześniej otrzymali, tak jak Polacy mieszkający w Ameryce otrzymali podstawowe przeszkolenia na terenie Stanów Zjednoczonych. Następnie byli transportowani na teren Kanady, gdzie istniał polski obóz wojskowy w Niagara on the Lake. Tam do dzisiaj zresztą znajduje się polski cmentarz wojskowy. Chyba jedyny na terenie Ameryki, na którym spoczywa 20 ochotników, którzy zmarli na epidemię w tym okresie. Zresztą do dzisiaj wielu Polaków, którzy udają się do Kanady, no właśnie bardzo często zahacza o ten cmentarz. To tamci ochotnicy tego cmentarza byli szkoleni. Tam część z niej po prostu została. I z tej Kanady ci ludzie transportowani byli do Francji, aby następnie w roku 1919 udać się do Polski, wziąć udział w odbudowie państwowości polskiej. Co ciekawe, wielu ochotników pochodziło także z obozów wienieckich, które znajdowały się na terenie państw alianckich. I co bardzo istotne, kiedy polscy oficerowie przyszli do tych jeńców i zapytali się, kto z nich weźmie udział, czy kto z nich zgłosi się do Błękitnej Armii, na czoło wysuwali się Sokoli ze Śląska. Praktycznie
wszyscy Polacy, którzy pochodzili ze Śląska, którzy zetknęli się w tym okresie z ideą Sokoła, wstąpili do Błękitnej Armii. To była ta siła, która prowadziła. Zresztą to później też pomogło skutecznie przeprowadzić powstania śląskie. Ponieważ ci ludzie z tej Błękitnej Armii, kiedy ona została przez Józefa Piłsudskiego rozformowana, udali się na Śląsk, gdzie włączyli się w organizację powstań śląskich, te przygotowania. A oprócz tego już mieli przecież wcześniej przygotowania wojskowe. To okazało się, że to miało to po prostu olbrzymi wpływ na przebieg powstań. Tutaj widzicie Państwo w tej chwili drogę, którą ochotnicy pokonywali. Oczywiście trząs stanowili ochotnicy ze Stanów Zjednoczonych, którzy po zakończeniu działań wojennych w 75% wrócili do Stanów. Oni po prostu, część z nich nawet nie znała Polski, nie znała swojej ojczyzny, no ale przyjechała, przepłynęła, była gotowa walczyć, zginąć i po spełnieniu swojego narodowego obowiązku wróciła do siebie, do Stanów, do domu, do Kanady, do Brazylii, do Argentyny. Tutaj film, który przedstawia Błękitną Armię, prawdopodobnie pochodzi z roku 1918. Oczywiście w pewnych momentach widoczny był Roman Dmowski, który był jednym z twórców Błękitnej Armii, który bardzo wraz z Ignacym Janem Paderewskim optowali za utworzeniem tej armii. To jest także ich zasługa, że stało się to możliwe, aby taka armia powstała. Zresztą sam Paderewski potem bardzo mocno w Stanach Zjednoczonych agitował za powstaniem tej armii, aby podróż do Stanów, tym zachęcał wszystkich Polaków, tym również działaczy Sokoła, do tego, aby do tej armii się, do budowy tej armii się po prostu włączyli. Działalność Sokoła to oczywiście także inne aspekty, także oświata i religia, bardzo silne związki z Kościołem katolickim, które objawiały się przede wszystkim w tym, że jeżeli działacze Sokoła w danym okręgu, w danym regionie mieli zamiar utworzyć nowe towarzystwo, to w pierwszej kolejności zwracali się po prostu do miejscowego księdza, wokół którego na pewno jakieś tam środowisko polskie się obracało, gdzieś tam działo. Także to był ten pierwszy moment, w którym się udawano do księdza proboszcza i na bazie jego kontaktów budowano tą pierwsze towarzystwa. Sokół odegrał bardzo dużą rolę w przypadku Polaków mieszkających w Stanach, ponieważ w gniazdach sokolich, ja opisałem to chyba w książce słowami, że były to małe polskie ojczyzny. To rzeczywiście tak było, że w tych gniazdach uczono języka polskiego, polskiej historii, polskich obyczajów, polskiej kultury. I to właśnie inspirowało tych ludzi do tego, aby potem, pomimo tego, że nie znali Polski osobiście, do tego, żeby jednak udać się i wziąć udział w walkach. Pierwsi olimpijczycy. Tutaj to też bardzo istotne, ponieważ, jak już wspominałem wcześniej, Sokół był tą pierwszą organizacją polską, która organizowała sport. Także tacy olimpijczycy jak Jadwiga Wajsówna, medalistka olimpijska, to właśnie wychowankowie Sokoła, którzy ze sportem zetknęli się właśnie poprzez Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. Ale Sokół to także nauka czytania i pisania, która
na przykład no, dość dużą popularność zyskała na Śląsku, gdzie Polacy nie mieli dostępu do języka polskiego. To tamci sokoli korzystali z usług działaczy sokoli, którzy tego rodzaju zajęcia prowadzili. No i oczywiście powszechny, także dzisiaj udział w obchodach świąt narodowych i religijnych. To się po prostu nie zmieniło, do dzisiaj jest obecne. Jeżeli chodzi o kulturę, sztukę, to sokoli bardzo często też wspierali niezamożnych artystów, którzy kupowali od nich dzieła sztuki, jakieś ich wytwory, rzeźby, po to, aby po prostu wspierać tą kulturę ludową, po to, żeby ona nie zginęła. No, są takie przykłady w dwudziestoleciu międzywojennym, w okresie głębokiego kryzysu gospodarczego. No, trudno przypuszczać, żeby na przykład w roku 30 zakup, czy 31, czy 32, zakup rzeźby przez towarzystwo no, był motywowany tym, żeby upiększyć sobie lokal. No, tutaj raczej chodziło o wsparcie rzeźbiarza, tak, wykonawcy tej rzeźby. No, to był naprawdę trudny okres i zdawano sobie z tego sprawę. Także tutaj duża świadomość druhów sokoła, no, trzeba rzeczywiście pochylić nad tym czoło. I tutaj kolejny film. Jest to troszkę dłuższy film. Może całego nie zobaczymy, ale ja proszę tutaj zwracam szczególną uwagę na to, żeby zwrócić uwagę na to, jak tłumy, które witają sokoła w Katowicach, odbierają przemarsz sokołów. Jaka jest reakcja tych ludzi. To jest bardzo istotne. Niemiec, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, jako też delegacje zaprzyjaźnionego Sokolstwa Jugosławii, Czechosłowacji, Bułgarii i Rosjan na emigracji. Thank you.
ćwiczeniach zbiorowych na boisku biorą udział około 6 tysięcy sokolic i sokołów pod kierownictwem naczelnika Woreczki. Oczywiście nieodłącznym elementem każdego Zlotu Sokolego były pokazy gimnastyczne, które odbywały się. To był taki punkt kulminacyjny. Zresztą sam ten pierwszy mecz, o którym wspominałem na samym początku, został przerwany po strzeleniu pierwszej bramki, tylko dlatego, że w dalszej części programu były zaplanowane pokazy gimnastyczne. Natomiast nie wiem, czy Państwo widzieli tam dumę tych ludzi, którzy maszerowali na tych ulicach Katowic. To była prawdziwa eksplozja dumy, polskości, patriotyzmu. I nie wiem, dzisiaj jak ktoś słyszy bardzo często, czytam też prasę różnego rodzaju i czytam, że Ślązacy, Polacy mieszkający na Śląsku nie byli pewni tej swojej polskości. No nic bardziej mylnego, to mamy dobitny dowód na to, że to jednak byli ludzie silnie związani z Polską i polskością. Ten ich patriotyzm był wyjątkowy, bo bardzo mocny. Myślę, że mocniejszy nawet niż w innych dzielnicach i w innych rejonach. I tak powinniśmy patrzeć na ten Śląsk. Ten Śląsk był taką pocztą, która prowadziła cały naród, tą Błękitną Armię organizowała, która brała udział w powstaniach śląskich. To było coś niesamowitego, zresztą te owacje, przecież to nawet jeżeli uznamy, że nie wszyscy maszerujący byli członkami Sokoła w Katowicach, czy też Gwiazdach Śląskich, no to jednak ludzie witali ich owacyjnie, to były wielkie brawa, to atmosfera naprawdę musiała się bardzo udzielać, dlatego też w okresie II wojny światowej Niemcy bardzo metodycznie tutaj niszczyli Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. W samym Lesznie, w okręgu leszczyńskiego, jak Niemcy w roku 1939 w Lesznie się pojawili, to aresztowani, a następnie 21 października rozstrzelani zostali prezes okręgu, wiceprezes okręgu, sekretarz okręgu i skarbnik okręgu. Także sobie proszę wyobrazić, jakiego rodzaju to były czystki. Tutaj chodziło przede wszystkim o to, żeby tą warstwę przywódczą całkowicie zlikwidować. A Niemcy mieli świadomość tego, jaka to była organizacja, jakie ona miała sukcesy na koncie, jaką rolę Sokoli odegrali w okresie Powstania Wielkopolskiego i Powstań Śląskich. Dla Niemców to było jasne od samego początku. Stąd jeżeli takie rozstrzeliwania się odbywały w ramach operacji Tannenberg 21 października, a także później, jeżeli takie rozstrzeliwanie w danej miejscowości miało miejsce, to można było mieć pewność, że jeżeli był tam Sokół, to na pewno na liście znaleźli się działacze Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Także tutaj straty poniesione przez Sokoła w Wielkopolsce, na Śląsku i innych terenach zajętych przez Niemców były ogromne. To były naprawdę liczby wręcz porażające i przykro się dzisiaj na to patrzy. Też widzi się tę dumę, te sukcesy w okresie międzywojennym, wcześniej walka o niepodległość, a potem to bestialstwo niemieckie, które powodowało po prostu barbarzyństwo zupełne, w którym chodzi o wymordowanie tej warstwy przywódczej. No i to w dużej mierze chyba Niemcy zdawali sobie z tego sprawę, że da im przewagę taką cywilizacyjną na dziesiątki lat. Budowanie tej świadomości, którą mieli ci ludzie, no wiadomo, że nie byłoby łatwe w przyszłości. Niemcy sobie zdawali z tego sprawę. Stąd takie ich działania. Oczywiście Sokoli włączyli się w walki na wszystkich frontach, to raczej rzecz oczywista. Po wojnie część działaczy, której udało się przetrwać w ciągu dwóch następnych lat po zakończeniu wojny, udało się wznowić działalności około 90 towarzystw z ponad 850, które działały przed wojną. Także to jest około 89-90% strat, jeżeli chodzi o samego Sokoła. Znaczy to jest liczba naprawdę olbrzymia. Znaczy ja myślę, że żadna inna struktura, partia polityczna, stowarzyszenie czy też inne nie miały tak wysokich strat jak właśnie Sokół, który partią polityczną nie był i myślę, że stąd też wynikało to takie zaufanie, taki szacunek społeczny dla tej organizacji, ponieważ działała bezinteresownie. Nie była uwikłana się. Też bardzo często się podnosi, że to była jakaś ekspozytura narodowej demokracji. No nic takiego oczywiście nie miało miejsca. Przecież w tej organizacji działali i socjaliści, i później PWR-owcy, było też jakaś część pisuńczyków. No tam była naprawdę najróżniejsza odłama. Oczywiście to była organizacja na pewno prawicowa, patriotyczna, powiązana z Kościołem, ale na pewno nie polityczna, apartyjna. Do znanych Sokoli. Najbardziej znany to oczywiście Roman Dmowski, który należał do Gniazda Lwowskiego podczas swojego pobytu we Lwowie, ale także był członkiem gniazda, jednego z miast warszawskich, jednego z miast poznańskich, oczywiście Ignacy Jan Paderewski, o którym wspominałem w kontekście Zlotu Grunwaldzkiego w Krakowie, który myślę, że zasługuje na szczególną uwagę. Zresztą był on też później członkiem honorowym Sokoła w Ameryce, ale to także
Józef Haller, organizator, dowódca Błękitnej Armii, człowiek bardzo zaangażowany w Sokoła, w ćwiczenia wojskowe, musztrę na kilka lat przed wybuchem wojny, ale także Wojciech Kurfanty, ale co ciekawe, również Jan Paweł II, który, na którego Sokół też wywarł, myślę, że duży wpływ, ponieważ papież dwukrotnie wspominał o swoim zaangażowaniu w Towarzystwo Gimnastyczne Sokół podczas dwóch pielgrzymek, jednej wadowickiej i następnej chyba, jeżeli dobrze pamiętam. I tutaj jego słowa. Potem poszedłem do gimnazjum, a z gimnazjum chodziło się do Sokoła, na gimnastykę. Chodziło się także do Sokoła na przedstawienia. A wy jeszcze gracie teraz? Macie teatr amatorski w Sokole? Tam to było świetnie. Jeżeli uda mi się włączyć film, to ja Państwu zaprezentuję. No może jak papież osobiście te słowa wypowiada. Nie, to chyba... Nie, to chyba się nie uda. Nie, to się chyba jednak nie uda, także na tym chciałbym zakończyć swoją prezentację. Bardzo dziękuję za to i zapraszam do zadawania pytań. Utożsamia się Pan z wartościami prawie celymi. Znaczy ja myślę, Iwan, też czynić takie rzeczy, co dzisiaj bardzo często słyszałem, dlaczego Sokół jest prawicowy, konserwatywny. Ja to tłumaczę w ten sposób, że jeżeli organizacja nie miała możliwości, nie miała prawa działać w okresie komunizmu, no to trudno, żebyśmy dzisiaj czuli się w jakiejś części związani, czy też mieli jakieś sympatie w stronę PRL-u, tak, też, czy też partii lewicowych, które wtedy funkcjonowały. To spróbujemy Pana potraktować tak jak polscy dziennikarze prawicy. I zacznijmy od tego. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół wspierało ZHP, to jest jasne, Andrzej Małkowski inspirował się też formułą gniazda, drużyny. Tak, dokładnie, instruktorzy. Jasne, ale ZHP liczebnością i także dzisiejszym zakorzenieniem przerosło Sokoła. Liczebnie do dzisiaj funkcjonuje, jest wspierane jest przez władze, bardzo często dofinansowywane. Po co więc Sokół wspierał konkurencyjne stowarzyszenie, które przyczyniło się w jakiś sposób do marginalizacji, tak? To harcerstwo wyrosło, przerosło. Znaczy, dodam tylko tyle, że harcerstwo nie przerosło Sokoła do końca II Rzeczypospolitej. To dopiero nastąpiło potem, kiedy już Sokół nie miał możliwości legalnej działalności. Znaczy, Sokół działał, ale oczywiście za granicami, na emigracji w Stanach Zjednoczonych, gdzie działo kilkadziesiąt tysięcy osób w Sokole. Natomiast Sokół był organizacją, i nawet do dzisiaj jest, w dalszym ciągu jest, dla ludzi dorosłych. Dlatego w Sokole nie było zbyt wiele osób młodych. W związku z tym szukano sposobów na pozyskanie młodzieży. No i tym sposobem okazało się scouting, harcerstwo późniejsze, tak? Ale czy młodzi harcerzy przychodzili do Sokoła, czy zostali raczej instruktorami w Związku Harcerstwa Polskiego? Znaczy to wyglądało następująco, że raczej Sokół, też harcerstwo działo rodzinnie, czyli jeżeli ojciec był w Sokole, to zazwyczaj dzieci jego były posyłane do harcerstwa, które następnie, potem oczywiście, to się bardzo często zdarzało w okresie międzywojennym, przechodziły następnie do Sokoła. Zresztą co charakterystyczne, nawet wśród wielu działaczy narodowych, późniejszych też, politycznych z okresu II RP, jest taki schemat, który najpierw działo się w harcerstwie, w Sokole, a potem przechodziło się do tych prawicowych struktur. To było tak, że to było dość charakterystyczne. To była odpowiedź na zapotrzebowanie raczej pewnego rodzaju, to nie było... Właśnie. I tutaj pojawia się pytanie. Wtedy Sokół odpowiadał na zapotrzebowanie, nie było infrastruktury do ćwiczeń. Sokół to budował od podstaw. Sokół już pewne struktury miał, to były te budynki, które możemy dzisiaj podziwiać, tak jak budynek Sokoła Krakowskiego na ulicy Piłsudskiego. Tych budynków jest naprawdę, pozostało jeszcze wiele. Ja ubolewam nad tym, że one nie są współcześnie własnością Sokoła, tych gniazd, które działają, ale te budynki pozostały. Na przykład budynek Sokoła Krakowskiego w Rzeszowie. Dzisiaj w tym budynku mieści się teatr. Ja polecam ten budynek, zobaczcie, są przepiękne budowy, naprawdę, które zresztą były budowane bardzo często z prywatnych pieniędzy. To były prywatne pieniądze członków Sokoła też. No, starano się pozyskać środki z różnych źródeł, no, ale to przede wszystkim były prywatne pieniądze. Mówi Pan, że było rozpoznanie ówczesnych potrzeb i wtedy faktycznie Sokół stworzył szansę dla tysięcy ludzi na ćwiczenia, na rozwój ciała. Dzisiaj ta infrastruktura istnieje niezależnie. Siłownie, jest kult ciała, jest cała infrastruktura związana, są obowiązkowe lekcje wychowania fizycznego w szkołach i na studiach.
Czy Sokół w takim razie jest już niepotrzebny? Znaczy, Sokoła działalność, jeżeli chodzi o sport, to też jest bardzo charakterystyczne. To nie, tylko 20, około 25, czasami więcej, czasami mniej, procent członków brała regularny udział w ćwiczeniach. Mhm. Przede wszystkim chodziło o kształtowanie ludzi, jeżeli chodzi, w tym kontekście narodowym, żeby wykonywać pewne czynności, ale też ekonomia była bardzo istotna. Są też ci artyści, których wspierano w trudnych okresach, ale to też byli bardzo często ludzie bogaci, majętni, to byli kupcy, inteligencja, którzy zdawali sobie sprawę, jak to ma wartość. Poza tym Sokół w tym okresie dawał możliwość zrealizowania się ludziom z różnych środowisk. Jeżeli ktoś miał ambicje, chciał coś w życiu, czegoś w życiu dokonać, no to wiadomo, że nie zawsze było to możliwe, powiedzmy, no wiadomo, że Polacy nie awansowali do wysokich stopni oficerskich w państwach zaborczych. W związku z tym taki młody człowiek, czy taki człowiek ambitny, inteligent, nauczyciel, mógł zrealizować się w Sokole, mógł takie gniazdo w danej miejscowości założyć, tam zostać prezesem, prowadzić szeroką działalność i odgrywać pewną rolę dla tej społeczności. Ja myślę, że największą rolą Sokoła były nie te ćwiczenia, w których nieraz uczestniczył ułamek procenta członków. Mamy gniazdo poznańskie, gdzie pewne badania wykazały, że to było 0,6% członków ćwiczyło, brało udział w ćwiczeniach. Także to są liczby nieraz naprawdę bardzo małe. Natomiast wielką zasługą Sokoła jest to, że wytworzył on elity w pewien sposób myślenia o państwie, państwowości. I to potem wykorzystywano w okresie międzywojennym. Zresztą pierwszy program Związku Ludowo-Narodowego, możecie Państwo sobie później porównać, jest coś takiego jak 10 przykazań Sokoła. Tam to jest bardzo jednostronicowa właściwie 10 przykazań, które mówią o tej idei, w jaki sposób postępować. I wydaje mi się, że ten program tego Związku Ludowego, no to jest coś bardzo podobnego. Można znaleźć bardzo podobne myślenie, naprawdę. Także widać tutaj olbrzymi wpływ tej myśli też w tych partiach późniejszych prawicowych. Ale co dzisiaj Sokół może dać w takim razie? Sokół ma być dzisiaj inspiracją dla ludzi. Pokazać, że jednak zorganizowana, wytrwała walka, zaangażowanie, przygotowanie przede wszystkim bardzo racjonalne powoduje, że mamy osiągane wyniki w przyszłości. Ja chciałbym przeczytać tutaj jeden fragment. Dziękuję. Jeden fragment, bardzo krótki cytat, to właściwie już jest zakończenie, które Józef Górecki, jeden z liderów Sokoła Leszczyńskiego, wygłosił 14 września 1924 roku. To już było po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, po odzyskaniu przez Leszno niepodległości, dzięki właśnie między innymi jego pracy. I co on wtedy powiedział? Towarzystwa są podporą naszej narodowości. Przez towarzystwa w czasie niewoli utrzymywał się duch Polski, który wydał tak piękne żniwa. Dlatego powinniśmy wszyscy należeć do towarzystw polskich. Myślę, że dzisiaj to słowo towarzystwa, to nie musi być Sokół, ale stowarzyszenia, organizacje, w których Polacy mogą się udzielać, mogą wymieniać się myślami, mogą nabywać takiej pewnej głębi intelektualnej, jak kształtować państwo, to jest to, czym Sokół może inspirować. To na koniec jeszcze poproszę o krótki przegląd, jak dzisiaj Sokół wygląda. Ile ma członków, ile gniazd i ilu olimpijczyków? Olimpijczyków mamy dwóch. Mamy dwóch, także tym się możemy pochwalić. Nie jest, to są Paulina Buziak i Rafał Augustyn z OTG Sokół w Mielcu. Niestety w zeszłym roku pożegnaliśmy ich trenera Józefa Wójtowicza. Natomiast no, to już jest sport, ale oprócz tego w kraju działa około 53-55 towarzystw, które w dalszym ciągu prowadzą tą działalność patriotyczną. Działają oczywiście bezinteresownie. Większość członków, zresztą to jest też ta idea bardzo charakterystyczna dla Sokoła, że działa się społecznie. Tutaj nikt nie otrzymuje żadnych pieniędzy za działalność. Każdy robi to z własnej nieprzymuszonej woli. No i staramy się w całym kraju wpływać na Polaków, tak pokazywać im te zwycięstwa, które w przyszłości odnosiliśmy i którymi powinniśmy się inspirować. A wspominał Pan o żołnierzach wyklętych, to wspaniała idea walczyć też tak o niepodległość. No, natomiast wszyscy żołnierze wyklęci polegli, wszyscy zginęli. I to jest pytanie teraz, czy my powinniśmy się inspirować tym. Ja przypuszczam, że gdybym miał taki wybór, możliwość, Pan również, to pewnie stanęlibyśmy w tych szeregach żołnierzy wyklętych i walczylibyśmy do końca. Natomiast pytanie, czy to jest to, czym współczesny Polak powinien się inspirować? Czy to nie powinno być powstanie wielkopolskie? Czy to nie powinno być powstanie śląskie? Czy to nie powinno być to harcerstwo? Ta polska przedsiębiorczość, która kiełkowała w Wielkopolsce, gdzie statystycznie polskie gospodarstwo miało większą wydajność niż gospodarstwo niemieckie.
Dzisiaj każdemu się wydaje, że my z założenia jesteśmy gorsi od Niemców, a tak wcale nie było. No przecież jeżeli potrafiliśmy lepiej od Niemców gospodarować i potrafiliśmy jeszcze pokonać powstanie wielkopolskim, no to dlaczego mamy uważać, że jesteśmy gorsi? My jesteśmy po prostu lepsi. Potrafiliśmy bez własnego państwa pokonać Niemców, którzy byli potęgą ówczesnego świata. Chyba z tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejsze rozważania. Dziękuję. Intrygują mnie w sumie teraz już jedna kwestia. Kwestia wątek obecnej kondycji towarzystwa, to już został poruszony. Aczkolwiek mam do tego pytanie, ile członków ma teraz towarzystwo? Znaczy różnie to wygląda. Statystycznie Gniazdo posiada około 50-20 członków. Przed wojną było zresztą bardzo podobnie, to nigdy nie była organizacja masowa. Tak, widzimy tam, czy tam podczas tych obchodów widzieliście większość członków, którzy w obecnym okresie działali. To nie była organizacja masowa, ale ja mówię, że to była organizacja masowa dla elit. W związku z tym postrzegajmy to raczej w ten sposób, że to byli ludzie, którzy duży wpływ odgrywali. Natomiast no, trudno powiedzieć dzisiaj, oszacować, jaka to jest liczba. Towarzystwa działają raczej niezależnie, nie ma jednostki nadrzędnej, która by to tym wszystkim kierowała. Jest duża autonomia, właściwie każde towarzystwo prowadzi zupełnie inną działalność na zupełnie innym terenie. Te kontakty są raczej ograniczone, także wspieramy się oczywiście, śledzimy się, cieszymy się sukcesami innych towarzystw, natomiast nie ma takich formalnych struktur. A zloty się już nie odbywają w takim razie? Odbywały się w roku 2000 w Bydgoszczy i w roku 2006. Był organizowany przez prezesa doktora Andrzeja Boguckiego. Obecnie nie odbywają się i mam nadzieję, że uda się takie zorganizować za 3 lata, w momencie, kiedy będziemy obchodzić 150-lecie Sokoła. To jest naprawdę tak, 150 lat najstarszej polskiej organizacji patriotycznej, działającej nieprzerwanie. Gdzie byłby ten zlot? Myślę, że to jest kwestia otwarta. Cały czas myślimy nad tym. No, dobrze było, gdyby to Kraków, ale... Ale może też po raz kolejny powinniśmy zainspirować naszych Polaków na Śląsku lub też samą Warszawę, tak? Zobaczymy jeszcze. Postaramy się poszukać miejsca tego odpowiedniego. Czy pan kończąc wywód o gimnastyce zrobił jakąś gwiazdę? Znaczy powiem szczerze, że jeszcze 15 lat temu potrafiłem tak jeszcze robić. Uczestniczyłem w tego rodzaju ćwiczeniach, zajęciach, natomiast obecnie no to raczej strzelectwo. Także kręgle tego rodzaju rozrywka. Tutaj chodzi o dobrą zabawę. To też nie należało do rzadkości, że w gronie członków Sokoła przed wojną no, małżeństwa zdarzały się bardzo często, także to też była ta funkcja towarzyska spełniana. No, to było coś niesamowitego, to naprawdę było coś, czym się chciało żyć. Można było znaleźć wspaniałych ludzi. Zresztą podobnie jest dzisiaj. Też mam najlepszych przyjaciół, jakich mogłem spotkać, to spotkałem w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół, które utworzyłem i których duchów później poznałem w terenie całego kraju. I ładne dziewczyny także. A, tych, myślę, że w Polsce tych w ogóle nie brakuje. Już nie ma więcej pytań. Nie, znaczy, jeszcze jedna kwestia mnie interesuje, mianowicie dlaczego Lwów? W sensie spośród wszystkich miast galicyjskich. Tak, to też tam się zaczęło. Autonomia, tak, autonomia. Ale nie Kraków, nie Jarosław, nie Przemyśl, tylko właśnie Lwów. To jest ciekawe, czemu tak. A to na to pytanie też będę musiał chyba poszukać odpowiedzi. No, myślę, że jednak to takie miasta jak Lwów czy Kraków miały w sobie coś takiego, co inspirowało ludzi do działalności. No, tutaj inicjatorami powstania pierwszego towarzystwa było dwóch studentów lwowskich, którzy wcześniej byli w Pradze Czeskiej, tam zainspirowali się tym Sokołem Czeskim i następnie wrócili do Lwowa i to towarzystwo założyli. Zresztą przy pomocy Czechów, którzy przysyłali później materiały, i też instruktorów. I tutaj myślę też, że warto powiedzieć, bo dzisiaj się mówi dużo na temat współpracy Polski z Niemcami, tak? Czy powinniśmy się byli poddać w tym okresie. Moim zdaniem, gdybyśmy skorzystali z pośrednictwa Sokoła, który właśnie przez cały czas miał kontakt ze swoimi druhami z Czech, te kontakty były bardzo silne, właściwie od okresu zaborów, pomimo tego Śląska, zaolziańskiego, pomimo tego Zaolzia, to te kontakty Sokoła jednak były utrzymywane, były towarzyskie i gdyby skorzystać z tych doświadczeń, z tych kontaktów sokolich, to myślę, że można by wspólnie stawić czoło zagrożeniu niemieckiemu. To mogą być na jakimś stopniu skuteczne. Natomiast czy to było możliwe? No myślę, że historycy powinni poszukać odpowiedzi na to pytanie. Natomiast no ja ubolewam nad tym, że ten Sokół jest cały czas pomijany, tak? Bo tu jednak wpływ na Polskę, czy na działaczy polskich był bardzo duży. Wykazałem, wydaje mi się, że to w powstaniach śląskich, wielkopolskich i tak dalej. Tutaj w wypadku kontaktów polsko-czeskich, no mogło to mieć znaczenie.
Także korzystajmy z tego, myślę. To było jedyne rozsądne, jedyne możliwe rozwiązanie w tym okresie, które mogło dać realne efekty. Tak, w tej książce też ciekawie Pan podkreślił znaczenie Sokoła Berlińskiego i tam faktycznie przebija się to, że w tych najtrudniejszych okolicznościach ten Sokół działał strasznie prężnie. Duże delegacje wysyłał zawsze na te zwroty, dysponował środkami materialnymi, wykuwał się w ogniu tej Niemieczyzny jakoś. Zgadza się, sytuacja zresztą podobna była na Śląsku, gdzie ten Sokół bardzo mocno tępiony i tam naprawdę bardzo często zamykano lokale. Pozywano działaczy Sokoli do sądu, nakładano na nich różnego rodzaju kary. Ale to tych działaczy chyba zahartowało, spowodowało, że oni jeszcze mocniej włączyli się w tą działalność narodową, jeszcze mocniej działali w kierunku uzyskania przez Polskę niepodległości. I to zawdzięczamy tym działaczom Sokoli do Śląska. Mam nadzieję, że to też zostanie w którymś momencie przez kogoś podkreślone, że to byli wspaniali ludzie. Jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Thank you.